Buongiornissimo, amici sportivi. Wtorek, 2 kwietnia 2024 roku. Dzień dobry, buongiorno. Wracamy z porankiem z włoską prasą sportową. O pogańskiej jak zwykle. W naszym przypadku godzinie 7.30 wybiła. Dziękuję wszystkim, którzy dołączają do tego poranka na żywo. Witam was serdecznie, Amici Sport TV. Za chwilę zrekamy do włoskiej prasy sportowej. No, jak wam minęła przerwa na grę reprezentacji Polski przede wszystkim chyba w naszym przypadku jest awans na euro, to najważniejsze, ale Włosi też pograli. My natomiast wracamy na boiska ligowe. Trochę się działo, trochę nietypowo, bo graliśmy w sobotę i poniedziałek, wczoraj ostatnie mecze, a dzisiaj już trzeba wracać. Wracać na boiska, no bo dzisiaj rewanż. Rewanż pucharowy Juventusu z Lazio na Allianz Stadium w Turynie. Pytanie, jak to wszystko się rozstrzygnie? O tym też dzisiaj pomówimy. A myci sportivi, zapraszam do subskrybowania tego kanału, zapraszam do pozostawienia lajka. Dzisiaj rozmawiamy o najważniejszych meczach minionego weekendu, przedłużonego, no bo poniedziałek go nam kończył tak w zasadzie. Dzisiaj wracamy do szarej, acz wiosennej rzeczywistości. Za chwilę witam się z czatem. Natomiast drodzy, Drodzy Amici Sportivi, ogłoszenie niebanalne. Słuchajcie, po pierwsze chciałbym powiedzieć, że mimo, że jesteśmy dopiero na początku kwietnia, to zapraszam serdecznie na wydarzenie, które będzie miało miejsce w maju pod Warszawą i w którym będę miał przyjemność przynajmniej w jego części uczestniczyć. Będziemy mieli okazję się spotkać, a chodzi o Kids Up. Nie wiem, czy znacie ten event, to wydarzenie, tę inicjatywę, ale jest to, powiedzmy, event dla fanów koszulek pił. Ale nie tylko, z uwagi na to, że możemy tam porozmawiać nie tylko o koszulkach, ale w ogóle o piłce nożnej, nie tylko włoskiej, ale przede wszystkim dla nas włoskiej, drodzy amici, więc jeżeli macie ochotę spotkać się ze mną, spotkać się z innymi również dziennikarzami Eleven Sports, ale też osobistościami ze świata Kalcio. to serdecznie zapraszam w imieniu organizatorów kica.pl, tam znajdziecie wszelkie detale, szczegóły organizacyjne dotyczące tego wydarzenia 11 maja Ząbki pod Warszawą. Serdecznie, serdecznie zapraszam, będzie mi bardzo miło również z Wami spotkać się tam na żywo, no i porozmawiać o tym, o czym lubimy najbardziej. Moi Drodzy, no to co? No to witamy się z czatem. A z kim się witamy? Kubadzini, który nastawiał budzik, Konop Kamil, Mariusz Bojarowski, Łukasz, Łukasz, Konop Kamil, już mówiłem, Marcin Jewiarz, błędziorno, jest Cinol, jest Krzysiek Wyzga, dzień dobry, dzień dobry, jest Sylwia, jest Pablo El Chapo, buongiorno, Forca Roma, Roma trochę niepocieszona po wczorajszym starciu z Lecce, Giallorossi kontra Giallorossi, ale trochę górą byli ci z Apulia, aczkolwiek karny na Niko Lee Zalewskim się należał, jak Psubuda, jak mówimy kolokwialnie. Słuchajcie, Zenobiusz Czulański jest na czacie, więc możemy zaczynać. Zaczynamy od primo piano, czyli przeglądu okładek dzisiejszych wydań włoskich dzienników sportowych, czyli tradycyjnie Tutto Sport, Corriere dello Sport, La Gazzetta dello Sport oraz dziennika Il Romanista. Dzisiaj, słuchajcie, tematem numer jeden na okładkach Tutto Sport, Corriere i gazety jest triumf Janika Sinera w Miami. Włoski tenisista jest już numerem dwa na świecie, no i teraz o tytuł najlepszego z najlepszych powalczy z Djokoviciem. Ten temat zostawiamy, przyglądamy się tematom piłkarskim, a z tychże. Tutto Sport o dzisiejszym meczu Wabank Allegri'ego, czyli o starciu z Lazio w Pucharze Włoch i o Bolonii w ekstazie po zwycięstwie z Salernitaną. Corriere dello Sport o tym, że Inter Scudetto ma już w kieszeni oraz o pierwszej rundzie pucharowego starcia Juventusu z Lazio. Gazzetta o warunku, który rzekomo postawiono Allegri'emu, albo wygra w Pucharze Włoch, albo się żegnamy, choć tutaj Liga Mistrzów chyba jest warunkiem numer jeden, takie mam wrażenie. Oprócz tego Fofana, mówi tak Milanowi, De Laurentiis chce Antonio Conte oraz kto zostanie w Bolonii, jeśli ta awansuje do Ligi Mistrzów. No właśnie, o to jest pytanie. Il Romanista, niepocieszony po bezbarwnym i bezbramkowym meczu z Lecce, przedłużona przerwa w rozgrywkach. Taki tytuł na okładce dzisiejszego wydania dziennika Il Romanista. Roma chyba nie wróciła jeszcze z tej przerwy, chociaż De Rossi zazna zaznacza słusznie zresztą, że po Paulo na Zalewskim należał się Romie Rzutkarny. Na derby ma być już gotowy, w pełni i zdrowy, i sprawny. Paulo Dybala. W związku z tym będzie, będzie ciekawie. A Sportivi sportiwi to tematy okładkowe. My zaglądamy dzisiaj do dwóch wydań gazety Dello Sport tego niedzielnego. I tego dzisiejszego. Wczoraj nie było w ogóle wydanie włoskich dzienników sportowych z uwagi na wolną niedzielę. Redakcje nie pracowały, więc miały też dzień wolny. No to zobaczmy. Milan wygrywa. Milan wygrywa ważny mecz z Fiorentiną. O tym, czy skudet w derbach Mediolanu jest możliwe i co wy na to pomówimy w trakcie meczu Interu. Pozwólcie, omawiania meczu Interu. W tle Domanda del Giorno, do której jeśli tylko nie zapomnę, to zajrzymy na żywo to znaczy, czy Bolonia jest w stanie wyprzedzić Juventus. W tabeli i trafić na podium. No, punktowo jest oczywiście w stanie, ale czy to się, nomen omen, stanie? Waszym zdaniem do tego nawiążemy na żywo? Mam nadzieję, nie zapomnę. W razie czego, przypominajcie na czacie, zachęcam do aktywności. No, a ja zapraszam już do zerknięcia do gazety Dello Sport, którą właśnie w tym momencie otwieramy to gazeta Dello Sport z, tak jak wspomniałem, soboty, nie z niedzieli. Il Milan w Awelocie to o w Milanie, który wygrywa z Fiorentiną ważny mecz na Artemio Franki, poprzedzony minutą ciszy, w ogóle wszystkie mecze 30. kolejki serii a poprzedzone minutą ciszy, o Maggio ku pamięci zmarłego 19 marca Joe Barone, tragedia ludzka, którą w jakiś sposób upamiętniały te kluby, oddawały, oddając szacunek działaczowi Fiorentiny, tak czy inaczej skupiając się na tematach wyłącznie piłkarskich Milan wygrywa 2-1 po bardzo dobrym meczu Rafaela, ale też meczu e, bramkarzy Zarówno Terraciano, jak i Mike mają dali radę. W ogóle w tym artykule Diego Garlando sporo pochwał właśnie dla Portugalczyka, który doczekał się po wielu tygodniach, mam wrażenie, również rubryki Il Protagonista. Do tego nawiążemy. Tak czy inaczej, dzisiaj, w zasadzie nie dzisiaj, dzisiaj mówimy, ale gazety pisały w niedzielę świetny Leo, Pioli wygrywa czwarty mecz z rzędu, no a Fiorentina na razie nie zaliczy 2024 roku do zbyt udanych z uwagi na to, że tylko dwa wygrane, tylko dwie wygrane, tylko dwa zwycięstwa w tym roku kalendarzowym ekipy Violi musi się otrząsnąć. Vincenzo Italiano już powiedział, że odejdzie z Florencji, jest na liście życzenie kilku klubów, m.in. Napoli, o czym porozmawiamy jeszcze, ale na razie jego dorobek w tym Roku nie należy do najlepszych. Sędzia całkiem dobrze poprowadził to spotkanie, w związku z tym 6,5 dla pana Mareski. My przyjrzyjmy się notom. Notom po meczu, którego nie oglądał na żywo Ibrahimowicz, przebywający w Arabii Saudyjskiej jako reprezentant klubu, jako twarz klubu, uczestniczył w jednym z eventów sponsor, sponsoringowych, sponsora, w zasadzie aktywności sponsora. Emirates, natomiast oto noty Lepagelle po tym spotkaniu, 6,5 dla Fiorentiny w ogóle całkiem ciekawy mecz analizowaliśmy go w Studio 11, dużo się działo, dużo aktywności ciosów, zaciosy ale Milan był bardziej skuteczny należy oddać to co też bramkarskie bramkarzom Terraciano il migliore Fiorentiny Manio, Mike Manio 7,5 również w obozie Milanu, ale Leao w związku z tym jaki mecz rozegrał jakiego gola strzelił, minął wszystkich w ogóle wtedy ośmieszył defensywę Fiorentiny z Milenkowiciem najgorszym spośród ekipy Toskańczyków no to co zrobił Portugalczyk, naprawdę ręce składały się do dobra stąd też ósemka dla Il Migliore Leao, e, najsłabsi zobaczcie, dwaj obrońcy, milenkowicz po stronie Fiorentiny, gdzie ten milenkowicz który był łączony z większymi od Fiorentiny klubami e, wyceniany na kilkadziesiąt milionów, no na razie nie przypomina siebie samego sprzed e, kilkunastu pewnie tygodni z zeszłego sezonu, no Malik chciał e, na razie e, najsłabszym w tym spotkaniu, e, niezłe oceny dla zespołów, ale od drugiej linii i dalej w stronę ataku. Siódemki chociażby dla Duncan'a, szybka bramka wyrównująca, szybko to się rozegrało jeśli chodzi o odpowiedź Fiorentiny i Konena również na siódemkę. Siedem dla Chukwueze w Milanie, Loftus Cik na siódemkę, podobnie jak Tijani Reinders, no atak już słabiej. Belotti, Belotti próbował, ale tak jak powiedziałem w studiu 11 mam do niego trochę pretensje, choć nie oczekuję od niego Jakiejś esencji techniki czy finezji. Ale kiedy miał piłkę, to mam wrażenie, że głowa w dół i tylko yy, na bramkę. Natomiast nie dostrzegał tych, którzy potencjalnie byli ustawieni lepiej od niego w sytuacji sam na sam z bramkarzem. A sportivi no to tak to wygląda. Niko Gonzalez tym razem na ławce rezerwowych tak zdecydował Vincenzo Italiano. No Fiorentina przegrywa jeden do dwóch. Cieszy się Rafa Leao nietypowo, bo na następnej stronie gazety dello sport mieliśmy zapowiedź wczorajszych meczów między innymi Sassuolo z Udinese czy chociażby meczu Cagliari, ale Rafa Leao doczekał się Rubryki Il protagonista. Rafaelao, który rozgrywał dwusetny mecz w koszulce Milanu, powiedział: Jestem tutaj, jestem w Milanie, no i dam z siebie wszystko do samego końca sezonu. Zresztą, abstrahując od dyskusji o przyszłości, Portugalczyka zwrócił uwagę na to, że chce coś z Milanem ważnego wygrać. Scudetto raczej się w tym roku nie uda, ale może Puchar Ligi Europy. Rafaelao mówi, że to byłoby istotne osiągnięcie rossonerich w tym sezonie i on chciałby przyłożyć swoją rękę czy w zasadzie nogę i głowę prawdopodobnie do tego potencjalnego sukcesu, który umówmy się jest możliwym wciąż na agendzie, wciąż na tapecie w Milanu. Oprócz tego wzmianka o tym omaggio właśnie całego stadionu dla Joe Barone, Franki, Artemio Franki w żałobie, ale więcej zdecydowanie uwagi co Zresztą nie dziwi, poświęcone Milanowi. A później, a później Juventus. Pogratulujmy oczywiście. Rossoneri, bardzo dobra robota ekipy z Mediolanu. Trudny przeciwnik Fiorentina, grający wciąż w lidze Konferencji Europy. Kto wie, może tam odniesie sukces Vincenzo Italiano i to będzie bardzo dobry sezon końcówka w jego wykonaniu. Jeszcze Coppa Italia, o czym porozmawiamy. Natomiast Juventus, Juventus kontra. Debiutujący w Lazio, Igor Tudor, debiutujący w marynarce, w garniturze. No, widok niecodzienny z perspektywy obozu Lazio, ale proszę bardzo. Były piłkarz, zawodnik, który dawał również ważne zwycięstwa Juventusowi. Dość powiedzieć o, czy przypomnieć o zwycięstwie z Deportivo La Coruña w lidze. Mistrzów i fantastycznej bramce na 3 do 2, ale my nie o tym. My o zwycięstwie Lazio w lidze z Juventusem. 9 meczów i jedno zwycięstwo Bianconerich, Massimiliano Allegri na gorącym krześle, chociaż zarząd Juventusu cały czas mówi, podobnie jak zarząd Milanu w kontekście Piolego, Allegri zostaje. Prasa jest jednak przekonana, że nie zostanie, jeżeli nie powiedzie mu się w Pucharze Włoch, ale przede wszystkim nie uzyska top 4 w Lidze, to znaczy, że nie skończy w pierwszej czwórce. Kryzys Juventusu trwa rozrysowany przez Fabio Licariego, to znaczy, jak wygląda dystans do, słuchajcie, piątego miejsca. No bo jeżeli Massimiliano Allegri, zostawiając już za sobą dyskusję na temat skudek, liczy punkty przewagi nad piątym miejscem, no to Gazeta dello Sport pokusiła się o obliczenia tego dystansu od 17 punktów w momencie, kiedy Juventus ścierał się z Empoli. Ta nieszczęsna czerwona kartka dla Milika, która zapoczątkowała, powiedzmy sobie umownie wszystko, do plus 7 w tym momencie, bo w zależności od tego, jak miał skończyć się mecz Romy z Lecce na wyjeździe, tego jeszcze nie było wiadomo na moment wydawania tego e, wydania e, nomen, nomen Gazety de Sport, no to nie wiadomo było, czy to będzie plus 8, bo Roma przegra, plus 7, bo zremisuje, i plus 5, bo wygra. No to wiemy, że to jest plus 7, natomiast ta przewaga topnieje. Mówimy o piątym, a nie o czwartym miejscu. Na czwartym czai się Bolonia, i to już tylko plus 2. Tu może jeszcze coś się zmienić. Ale Marusić, którego Tudor, jak sam przyznaje, widzi w roli skrzydłowego, a nie tercino, niebocznego obrońcy. Tudor pozmienia rolę niektórych piłkarzy. Kamada, dajcie Kamada, u niego występował w tym meczu jako bardziej też Czterkwartista, nie tylko jako środkowy pomocnik, zresztą Fabio Licari opisujący to spotkanie zwraca uwagę, że Tudor bardzo ładnie wymieniał i formację i rolę zawodników. Właśnie przechodził od 3-2-4-1 do 3-2-4-1 do 3-2-4-1, podnosząc pozycję niektórych zawodników, żeby ci grali bardziej ofensywnie. Oceniona relacją na siódemkę przez Gazetę dello Sport, ma bohaterem tego spotkania. Pedro, najsłabszym. Natomiast Hila Mandas, zastępujący cały czas Iwana Prowedela, który leczy kontuzję, również dobrze oceniony. Juventus, no bieda, bieda, panie, cóż, jak śpiewał klasyk, 6,5 dla Bremera, który zresztą ryzykował, ponieważ tam sprowadził do parteru Zakaniego i e, chyba tylko to, że Zakani był dosyć daleko od akcji, e, sprawiło, że sędzia, no czy się wybroni? Nie wiadomo, 5,5 dla Colombo to nie jest wysoka ocena, tak trzeba powiedzieć. Bremer ryzykował, sprowadzając go do parteru za koszulkę w polu karnym. Lazio, gdyby dostało rzut karny, Juventus nie mógłby mieć pretensji, byłoby prawdopodobnie, prawdopodobnie 2 do 0 dla Bianco Celestich. 1 do 0 to też cenny wynik, to dobry debiut. Igora Tudora, który mam wrażenie zrobi w ekipie Bianko Celestich sporo dobrego. Najsłabszy Moise Ken nie strzela od roku w lidze, to już tyle minęło czasu, upłynęło czasu, a tak oszczędzony nieco Wojciech Szczesny, nieobwiniany o bramkę, trudno obwiniać tutaj Polaka, aczkolwiek Gazeta dello Sport zwraca uwagę, że tam był kolektywny bałagan w tej 93 minucie, co sprawiło, że Juventus schodzi z murawy pokonany. No właśnie, a dzisiaj już rewanż, aczkolwiek o rewanżu porozmawiamy jeszcze za chwilę. Na razie mowa była o tym, że święta, te wielkanocne, przerwa świąteczną Maxa Allegri, no cóż, nie spędził w pokojowych, w pokojowej atmosferze, przynajmniej nie miał spokojnych tych świąt. Zresztą ta ilustracja Maxa kopiącego butelkę na murawie, mówi wszystko, choć on sam obiecuje, że Juventus skończy ten sezon w top 4. Czy to miałoby być trzecie, czy czwarte miejsce, czy to um, wyszarpane w ostatniej kolejce, e, czy punktowanie, czy w zasadzie awans do Ligi Mistrzów, to jednak, zdaniem Maxa Allegriego, to się wydarzy i e, to Toskańczyk obiecuje. No to zobaczymy. Tudor na razie chwali swoich. Buona la prima, pisze Gazeta dello Sport, czyli dobry debiut e, w wykonaniu. Chorwackiego szkoleniowca, który zauważa, że Lazio chce walczyć, Lazio chce gryźć murawę i tego on oczekuje. Posadził na ławce Luisa Alberto, chociaż ten podobno narzekał na przemęczenie mięśni po tych pierwszych treningach pod wodzą Chorwata. No tak zastanawialiśmy się z chłopakami z Eleven, jak będzie wyglądał stan psychofizyczny. No, psycho to jeszcze byliśmy spokojni, ale fizyczny zawodników Bianco Czelesik, po tym jak tam Igor Tudor ich dociśnie, no, na pewno tam wrzuci wyższe nieco obroty w ekipie Lazio. Zresztą Pedro powiedział, że w ciągu kilku dni już zdołał narzucić swoje idee, swój styl gry i swoje rozwiązania taktyczne na boisku, które Lazio uskuteczniało, przypierając Juventus do muru, co najważniejsze, skutecznie pochwały pod adresem Kamady Marusicia. Natomiast zwróciłbym uwagę na tę wypowiedź Wojciecha Szczęsnego, cytowaną, zresztą Włosi bardzo doceniają Polaka za charakter, za niegryzienie się w język. Szczęsny powiedział, teraz każdy z nas, mówiąc o obozie juventusu, musi odpowiedzieć sobie na pytanie, czego mu brakuje, żeby jeszcze dźwignąć k tę końcówkę sezonu i poradzić sobie lepiej, bo jeżeli nie umiemy znosić presji, to powinniśmy grać a calcetto, czyli na orlikach, powiedzmy, w jakiejś amatorskiej, w piłkę nożną w amatorskim wydaniu, a nie w poważny futbol w, na najwyższym poziomie. Szczesny twierdzi, że powietrze z juventusu zeszło wtedy, kiedy przestali wierzyć w Scudetto, że to marzenie o Scudetto, jakkolwiek trochę deprecjonowane czy sprowadzane do poziomu bardzo surowego pragmatyzmu przez Massimiliano Allegriego, ale to marzenie podobno, tak twierdzi polski bramkarz, utrzymywało taką motywację na wysokim poziomie, a później powietrze zeszło niczym z balonika kiedy okazało się, że nie jest już to marzenie realne, no i odbija, odbija się być może nawet na walce o top 4, no widzimy co się dzieje punktowo w szczycie tabeli, widzimy co się dzieje z Juventusem. No cóż, takie historie też z piłka, 500 ławek trenerskich Massimiliano Allegriego w Serie A to... No powiedzmy, nie świętował z byt dobrym występem swoich podopiecznych Massimiliano Allegri. Później artykuł o Torino, które wygrywa z Moncą dla tych, którzy domagali się rzutu karnego dla Moncy w ostatniej minucie. Gazeta dello Sport, która no, trochę stoi po stronie Torino, wyjaśnia, że tam zawodnik Moncy trafił jednak też w piłkę. W związku z tym Torino nie należał się rzut karny. No dobrze. Amici Sportivi, przechodzimy do Dalej, bo chciałbym też omówić dzisiejsze wydanie Gazety Dello Sport. Tam Kairo chwalący jeszcze swój zespół, charakter Torino, które cały czas walczy o Puchary Europejskie i cały czas jest to cel no, w teorii przynajmniej możliwy do osiągnięcia. Później zapowiedź meczu Interu. No i Atalanta. Co ciekawe, nie poświęcono temu meczowi zbyt wiele miejsca. To, że Atalanta wygrała na stadio Diego Armando Maradona w Neapolu i to aż 3 do zera to nie lada osiągnięcie. Napoli po raz pierwszy chyba w ten sposób zalicza w topę pod wodzą kalcony, no a Gasperini odnosi swój pierwszy taki istotny sukces w tym meczu, a na pewno przerywa negatywną serię bez zwycięstw w lidze Atalanty. No i w jaki sposób? Ladea naprawdę odnosi istotne zwycięstwo, ale w tym artykule, na, tym, na tej rozkładówce nie pokuszono się nawet o to, żeby no cóż, zawrzeć noty po tym spotkaniu. Atalanta na miarę Ligi Mistrzów, a później zapowiedzi meczu Bologni i Romy, których rezultaty już znamy, moi drodzy, więc dzisiaj będziemy o tym mówić. Co tam się dzieje? Jest MGOL33 wspierający nas Amiko, dzień dobry, no dla Ciebie dzień bardzo dobry mam wrażenie, plus dwa tylko Juventusu nad Bolonią. no to jest pytanie, które zadaję Wam dzisiaj w rubryce Domanda del Giorno, czy Bolonia jest w stanie realnie wyprzedzić Juventus w tabeli i skończyć ten sezon na podium, co byłoby oczywiście um, osiągnięciem zasłużonym, osiągnięciem takim, na które Bolonia zapracowała przez cały, cały ten sezon. Cieszy fakt, że Nikola wraca na dobre drogi, pisze Cilon na czacie. Marcin Dobrowski, dzień dobry, miłego tygodnia wszystkim. To jeszcze początek tego przeglądu prasy. Błażej pisze o meczu Romy. Nie oglądałem całego meczu Romy, tylko wyrywkowo, ale to, co widziałem, to zdecydowanie przewaga lecza. No dość powiedzieć, że chyba trzykrotnie więcej z Czałów na bramkę, na, może w ogóle z czałów, niekoniecznie na bramkę, oddało leczę w tym meczu. Mateusz Marci pyta, co tam się dzieje? Mieliśmy gonić Inter. No, dzieje się to, co się dzieje. Czy będzie coś o Interze? Pyta Zenobiusz, Jak najbardziej, za chwilę mówimy o meczu Interu z Empoli. Witam, amici. Trochę spóźniony po tych świętach, pisze Marcin Brelski. No dobrze, zajmijmy się powolutku prasą dzisiejszą, Amici Sportivi. Natomiast wydaje mi się, że z przyczyn technicznych, na chwilę muszę Was. Zostawić, w związku z tym nie opuszczajcie mnie, ja zaraz wrócę do Was, żeby omówić dzisiejszą prasę sportową. No dobrze, to jestem. Technikalnia nie zawsze sprzyjają temu, żeby omówić włoską prasę w takim spokojnym trybie, no ale dobrze, mamy już dzisiejszą Gazetę dello Sport, drodzy amici Sportivi, pierwsze artykuły, tak jak mówiłem, skupione na tenisiście, na Janiku Sinerze, nie będziemy o nim mówić z perspektywy tych, którzy kibicują Janikowi Sinerowi, oczywiście e, trzymamy kciuki, żeby ten wyprzedził Dżokowicza w klasyfikacji generalnej, bo tym Włosi ekscytują się e, najbardziej w tym momencie, natomiast my przejdźmy do artykułów z dzisiaj, a dzisiaj oczywiście o Interze, pytaliście na czacie, czy będzie o Interze, no to jest La Stella jest sempre più vicina, to znaczy gwiazdka coraz bliżej. Skudetto coraz bliżej. Corriere dello Sport twierdzi, że Inter ma Scudetto wręcz w kieszeni, że ma już je zapewnione. No i patrząc na kalendarz Interu, trudno się nie zgodzić z taką teorią. Podopieczni Simona Inzagiego faktycznie coraz bliżej triumfu w tym sezonie. Dwudzieste Scudetto, druga gwiazdka na koszulce Milan na minus 14 to dystans, który, jeżeli i uwaga w tym artykule oczywiście Gazeta Dello Sport przypomina, że jeżeli Milan będzie wygrywał swoje, Inter będzie wygrywał swoje, tempo zostanie utrzymane, tym samym dystans pomiędzy dwiema mediolańskimi drużynami, no to będziemy świadkiem sytuacji, w której to 22 kwietnia a to poniedziałek. Poniedziałek nietypowo z uwagi na mecze Milanu, czy mecz rewanżowy w Rzymie, w Pucharze Europy być może to właśnie wtedy, w poniedziałkowy wieczór, Inter zdobędzie Scudetto w derbach Mediolanu, co byłoby no, straszne pewnie dla obozu Rossonerich. Miałem możliwość zamienić słowo z Marcinem Długoszem, kibicem Milanu, jak wiecie, który powiedział, że chyba nie mógłby przeżyć przez kolejne tygodnie najgorszy możliwy scenariusz, jeżeli rywal z zamiędzy zdobywa w derbowym starciu Scudetto w momencie, kiedy ścigacie się nie tylko o Scudetto, ale też o drugą gwiazdkę na koszulce. No na pewno sporo by mówiło się o takim scenariuszu, jeżeli by się ziścił w derbach Mediolanu, może zdarzyć się wszystko. Więc czekamy na ten 22 kwietnia, ale do tego czasu oczywiście zależy, jak Milan i Inter będą punktowały. Inter raczej gładko z uwagi na to, że rywali ma dosyć łatwych. Gazeta Dello Sport zwraca też uwagę dzisiaj na to, że możliwy jest rekord punktowy. Cały czas, jeżeli Inter wygrałby wszystkie mecze, to miałby na koniec sezonu 103 punkty, czym pokonałby Juventus Antonio Conte z sezonu 2013-2014, kiedy to Bianconeri zdobyli na koniec piłkarskiego roku 102 punkty. No to też byłoby nie lada osiągnięcie, w związku z tym um, Inter oczywiście chciałby przejść do historii w taki sposób. Offside Turama, jeżeli zastanawiacie się nad oceną tej sytuacji, bo Francuz, umówmy się, był tam na spalonym, ale gazeta zwraca uwagę na to, że całą akcję skasował niejako w w cudzysłowie Bereszyński, chociaż dzisiaj pisze jego nazwisko Bereskiński, ale to nie pierwszy raz, kiedy Włosi y, ślizgają się na y, polskich nazwiskach. To, że Bereszyński przejął piłkę i bez udziału rywala, bez udziału piłkarza, żadnego piłkarza Interu, ją rozegrał, w zasadzie tam popełnił błąd, ale w jakiś sposób zakończył, przerwał akcję Interu, sprawiło, że War nie mógł interweniować i wówczas to weryfikować prawidłowość bramki Di Marco, W związku z tym, nawet jeżeli Turam był tam na spalonym, no, to bramka została uznana prawidłowo. Do weryfikacji ewentualnie przepisy dotyczące później, późnego dosyć reagowania na pozycję spaloną przez sędziów liniowych. Tak czy inaczej, sporo dyskusji we Włoszech na temat właśnie pozycji Francuza przy tej akcji. Koniec końców 2 do 0. Inter wygrywa z Empoli, Sanchez dokłada drugą bramkę, co w notach? W notach Inter chwalony, ale nie tylko Inter. Di Marco 7,5 porównywany do Majko, do skrzydłowych, którzy czy w zasadzie wahadłowych, którzy w Interze kiedyś robili robotę. Turam tym razem wybrany jako Ilpe Giore. Też kiepska ocena dla Lautaro Martineza, który bardzo chciał zdobyć bramkę, ale tym razem ta sztuka się nie udała. 5,5 dla Argentyńczyka, natomiast dobrze ocenieni Barella, Bastoni. Bardzo dobre spotkanie środkowego defensora Interu. Lautaro niezadowolony ze zmiany. On chciał zdobyć bramkę. Na razie ten duet Tula trochę zalicza dołek, ale zajmują się wtedy strzelaniem inni, oprócz Aleksisa, Aleksisa Sancheza, który jest nominalnym napastnikiem, no to tacy gracze jak Federico Di Marco również. 5,5 dla Empoli, najlepszy Elia Caprile, czyli bramkarz, goalkeeper, niank, napastnik, tym razem najgorszy, Bereszyński na 5,5, Walukiewicz na szóstkę, mamy jeszcze Żurkowskiego na 5,5, to oceny dla Polaków po tym spotkaniu, no nie najlepszy mecz, ale też Empoli chyba nie liczyło na wygraną na Meaca w tym spotkaniu w starciu z liderem Serie A, który niczym walec rozjeżdża wszystkich po kolei, natomiast do rubryki il protagonista trafia dzisiaj Federico Di Marco. Tula calante no to czyli Tula ten duet napastników radzi sobie gorzej, no to bierze wszystko na swoje barki. Fede, Cipensa, Fede. Federico Di Marco, chwalone w tym artykule, to jak nic nie powiedzieć, Filippo Conticello zwraca na to uwagę, ale też osobna wstawka dotycząca Francesco Acerbiego. Dużo ostatnio się mówiło i pisało o tym, co tam zaszło między Francesco Acerbim a Żuanem Jezusem, czy Acerbi obraził faktycznie zawodnika Napoli na tle rasistowskim, jak wiecie, ostatecznie decyzją sądu sportowego, który stwierdził, że nie ma wystarczających niezbitych dowodów na to, żeby Pewne minimum pewności, iż taka sytuacja miała miejsce. W związku z tym Francesco Acerbi nie zostaje ukarany w żaden sposób. Napoli obrażone na poli w szoku, Włochy podzielone na dwa obóz Joana Jezusa oraz Francesco Acerbiego. Giuseppe Marotta przed meczem Interu powiedział, że trudna sytuacja dla zawodnika, ale że Inter stoi murem za nim. Oni wierzą w wersję Acerbiego w tym wypadku i wspierają swojego piłkarza. Natomiast słyszeliśmy, Pierwsze przyśpiewki z Meadza z trybun, również wspierające Aczerbiego, wyrażające swego rodzaju solidarność z zawodnikiem Nerad Zurich. No właśnie, później o coraz lepszych finansach Interu spodziewa, spodziewa się czy wszystko wskazuje na to, że strata finansowa Interu zmaleje z 85 do 50 milionów po tym sezonie? To coraz lepsze i bardziej stabilne finanse klubu. No a później, już zapowiedź dzisiejszego meczu Juventusu z Lazio w Coppa Italia. To znaczy szybki rewanż, szybka okazja do rehabilitacji dla Juventusu za porażkę w Lize z Lazio. No ale też ważny pierwszy krok w tym dwumeczu. Drugi mecz rewanż. 23 albo 4, nie pamiętam dokładnie, kwietnia, natomiast we wtorek albo w środę, chyba we wtorek, zaraz po derbach Mediolanu, nie derbach Włoch, derbach Mediolanu, wraca Duszan Wlachowicz. On dzisiaj ma tworzyć duet napastników w tym starciu z Federico Chiesa, zresztą przyjrzyjmy się zapowiadanym jedenastkom przewidywanym przez Gazette dello Sport, Juventus ma wrócić do 3-5-2, bo tam kombinował Massimiliano Allegri z 3-4-3, natomiast kogo mamy? Perin w bramce, Gatti, Bremer, Danilo, to linia defensywy, następnie od prawej Cambiaso, już nie wśród napastników, ale jako wahadłowy, Makeni, Locatelli, Rabio, Kostic, no i Chiesa z Wlachowiczem mają tworzyć duet napastników, natomiast Mandas stanie w bramce, Lazio, Patrick, Romagnoli i Hila w Obronie Marusic, Genduzi, Vesino, Zakani w drugiej linii, a Felipe Anderson, Luis Alberto powracający do pierwszego składu oraz Ciro Immobile na szpicy w ataku Lazio. Marco Guidi zwraca uwagę na to, jak lepiej radzi sobie z Duszanem, Wlachowiczem Juventus, jakkolwiek on ostatnimi czasy również nie wykorzystywał swoich sytuacji, nawet sam mówił, że aż dziwi się, że mając okazje bramkowe, jakie miał. Nie trafia do bramki rywala. Trochę pecha też miał Juventus w ostatnimi czasy, ale pech czy nie pech? Massimiliano Allegri musi wygrać to spotkanie, jeżeli po pierwsze chce zmierzyć się albo z Atalantą, albo Fiorentiną w finale Coppa Italia, na co też ma naturalnie ochotę Lazio, no ale też jeżeli chce utrzymać posadę, o której to utracie mówi się i pisze coraz częściej. Plan Tudora Vittoria Bis, czyli powtórka z rozrywki w stylu triumfalnym, no a następnie okładka już o tym, jaka rewolucja czeka oba zespoły bez względu na wynik dzisiejszego starcia. Ma odejść Bremer, Manchester United, który, co prawda klauzula w kontrakcie, klauzula odejścia w kontrakcie trenera, w kontrakcie Bremera ważna od 2025 roku, ale Manchester United miał zagiąć parol na obrońcę Juventusu, no i ma go sprowadzić tego lata. Moise Ken i Weston McKinney ma również odejść, natomiast z Lazio być może odejdzie Felipa Anderson, łączony moment z Juventusem, ale też przede wszystkim Ciro Immobile, którego mają kusić Arabowie. Zobaczymy, jak to będzie. Kamada również na liście do wylotu. Dziś gazeta o tym, że może dojść do rewolucji kadrowej w składach obu zespołów. Poza tym do potencjalnej zmiany trenera. Widzicie tę ramkę po prawej stronie. No pewnie nie jeden kibic Juventusu życzyłby sobie, żeby Thiago Motta faktycznie zastąpił Massimiliano Allegriego na stanowisku trenera. Równie o giallo. no czy on doczeka się w ogóle debiutu? Rodaggio Dzialo, czyli takie docieranie niczym docieranie silnika, nie wiadomo czy dzisiaj dostanie szansę, co więcej, sprowadzony przez Giuntolego jako pierwszy transfer do Juventusu zawodnik, sprowadzony w styczniu, być może zostanie wysłany na wypożyczenie przez Juventus, bo na razie sytuacja nie pozwala, by dać mu zadebiutować, chociaż Gazeta dello Sport twierdzi, że to również pokłosi jego groźnej kontuzji, którą dopiero leczy, z której dopiero Gdzieś wychodzi, mimo że jest do dyspozycji, ale jeszcze nie w pełni sił? I że ten transfer styczniowy to był ruch Giuntolego wyprzedzający Inter, który prawdopodobnie wówczas, jeżeli nie on, to sprowadziłby Dzialo za darmo do Mediolanu, i tego Juventus chciał uniknąć. No tak przynajmniej twierdzi Gazeta dello Sport. Później o Bolonii, o Bolonii pięknej, o Bolonii wygrywającej z Salernitano 3 do 0. Salemakers, piękne trafienie, e, stadiony świata. Salemakers wybrany bohaterem Bolonii po tym spotkaniu, ale zwróćcie uwagę na tytuł tego artykułu: Champions, Epoi, czyli Liga Mistrzów, a co później? artykuł skupiający się przede wszystkim na tym czy Bolonia, która po czy powiedzmy inaczej, Bolonia, która jest coraz bliżej awansu do Ligi Mistrzów, a dziennikarze twierdzą, że już praktycznie pewna. Jeżeli będzie szła w takim tempie, no musiałoby wydarzyć się wiele, żeby do Ligi Mistrzów nie awansowała po drodze w przedostatniej kolejce starcie z Juventusem, czy to będzie pojedynek o top 3, o trzecie miejsce? Zobaczymy, ale na pewno z kontro jak mawiają Włosi, bezpośrednie starcie. Natomiast artykuł o tym, czy zatrzyma swoje gwiazdy, czy zdoła zatrzymać swoje gwiazdy. Przede wszystkim Zirgze, wycenianego dzisiaj na 70 milionów euro, Fergusona i Kala Trzy gwiazdy, o których dzisiaj pisze Gazeta dello Sport. No, w bagatela, niebagatelna sytuacja to znaczy zatrzymać tych, którzy Ligę Mistrzów ci dają. Podobnie no Orsolini jak Orsolini, on podpisał kontrakt, chociaż też jest na celowniku kilku co najmniej klubów, ale przede wszystkim Zirgze właśnie, Calafiori i Ferguson, no i oczywiście Tiago Motta jako, jako trener. Na razie walczą o marzenie, na, na razie miasto w ekstazie, ale co z tej ekstazy będzie, zobaczymy, kibicujemy, no to historia niebywała, historyczny wręcz sezon Bologni, o czym dzisiaj również pisze Gazeta Dello Sport trochę jednak zasiewająca ziarno niepewności. Bologna Czerka di Temere Lestelle. Bologna stara się zatrzymać swoje gwiazdy. Choć gra w lidze mistrzów może być też dobrą dobrą motywacją do tego, żeby zostać. Eee, trener e, Salernitane, pan Colantuono powiedział, że Salernitana już chce tylko honorare il campionato, czyli dograć ten sezon. Chyba już nawet szkoleniowiec Salernitany nie wierzy w to, że można byłoby utrzymać się z takim dorobkiem punktowym. No i na koniec wspomnimy o meczu Romy, drodzy amici Sportivi. Roma sofferenza e rimpianto, czyli cierpienie i, cóż, żal rozgoryczenie. Lecz zasłużyło na wygraną? Można by z jednej strony powiedzieć, że tak, biorąc pod uwagę liczbę sytuacji, które kreowało w porównaniu z Romą, Roma bezbarwna, Roma bez gola, żadnego z dużo mniejszą liczbą klarownych sytuacji strzeleckich, ale Roma, której należał się rzut karny. I o tym bez ogródek pisze Gazeta dello Sport, Zalewski na Murawie, Bleu i Falcone wzięli go w kleszcze tak, że Polak wylądował w polu karnym na Ziemi i był faulowany. Co do tego nikt nie ma dzisiaj wątpliwości, w związku z tym sędzia Marcenaro, którego kiedyś krytykował José Mourinho w kontekście meczu Fromy przed starciem z Sassuolo, nie wiem czy pamiętacie. Tak czy inaczej, to właśnie ten arbiter nie odgwizdał jedenastki na, po faulu na Polaku, no i Roma skończyła ten mecz przy stanie 0 do 0. I z jednej strony może być zadowolona z tego, że Lecze nie zdołało wpakować Giallo czyli braciom po barwie, czy po barwie bramki i że wracają do Rzymu z jednym punktem, ale z drugiej strony oczywiście to rozgoryczenie Gotti usatysfakcjonowane, czyli szkoleniowe cledcze, no bo punkt z takim rywalem zawsze cieszy, ale z drugiej strony Roma, której należał się rzut karny i mogła ten mecz wygrać, wtedy byśmy zastanawiali się, czy zasłużenie, czy nie zasłużenie. no bo rzut karny, no to nie gol z akcji i tak dalej, i tak dalej. De Rossi poirytowany tym, że widział rzuty karne odgwizdywane po kontaktach tak dużo bardziej łagodnych niż faul na Zalewskim, jakby nie było, 0 do 0, no i z tego cieszy się przede wszystkim Juventus. Gazeta dzisiaj pisze, lecz pomaga trochę Juventusowi, no bo to nie jest plus 5 nad piątym miejscem, ale jednak te plus 7 punktów, które dają nieco więcej oddechu, a przypomnijmy, Juventus jeszcze zmierzy się z Romą w tym sezonie, więc dojdzie do kolejnego, kolejnego bezpośredniego starcia. Później już artykuły około piłkarskie koło boiskowe powiedziałbym Fofana, który ma mówić tak Milanowi. Francuz otwiera się na przeprowadzkę do Milanu. Pakt Piolego z Leo dotyczący końcówki tego sezonu Leo na najwyższych obrotach, no to już taka trochę dopisywana historia przez dziennikarzy. Ciekawy artykuł o De Laurentiisie, który marzy o zatrudnieniu Antonio Conte. Ten ma być jeszcze nieprzekonany. De Laurentis ma być gotowy zapłacić mu grube pieniądze, ale Conte wie, że Bayern i Liverpool mogą również się po niego odezwać w związku z tym daje sobie jeszcze czas do zastanowienia no, bo Napoli, Liverpool, Bayern, Monachium. Pytanie, która opcja byłaby najciekawsza? Mam wrażenie, że Liverpool byłby nieco ciekawszą opcją niż Napoli dla włoskiego szkoleniowca, ale być może będzie chciał wrócić do Włoch, kto wie. Być może ta wartość będzie dla niego bardziej cenna. No i tyle. Później o meczach, które pozwólcie, że nie będziemy się skupiać. Punkt Cagliari w starciu z Ellasem Veroną, ale też punkt Sassuolo z Udinezę. Sassuolo, które całkiem nieźle wyglądało akurat w tym spotkaniu. To trzeba powiedzieć, ale Sassuolo, które nie wykorzystywało swoich sytuacji, szybka odpowiedź w się Udineze. Mecz taki w pierwszej połowie, całkiem ciekawy, końcówka dająca nadzieję na dobrą drugą połowę, ale. Ostatecznie podział punktów, który nie zadowala ani Udinese, ani Sassuolo, które pozostaje na przedostatnim, uwaga, miejscu w tabeli serie A. A Sportivi w ten sposób dotarliśmy do z perturbacjami z po pewnych wybojach, ale do szczęśliwego finału, mam nadzieję, dzisiejszego przeglądu włoskiej prasy sportowej, a ja sięgam do rubryki domanda del Giorno i za chwilę na czat, żeby przeczytać wasze komentarze no i życzyć Wam dobrego dnia. Zobaczmy, jak Wy widzicie tę kwestię. To znaczy, czy Bolonia, a Awansuje na podium Serię A kosztem Juventusu. 65% z tych, którzy oddali głosy, a to już 300 osób niemalże, twierdzi, że tak. Nie to tylko 35% głosów. No ciekawe. Kuba Zini pisze: Dyspozycja Juventusu szokuje. W styczniu śmiało analizowaliśmy ich szanse na mistrzostwo, a w kwietniu zadajemy pytanie o utrzymanie Top 4. Max miał rację, jak mówił o co grają. No to można faktycznie chwalić pod tym względem szkoleniowca RODEM z Toskanii. Mario pisze: Myślę, że Juve jednak ogarnie się w ostatniej chwili, ale bardzo fajnie, że taki klub jak Bolonia przeżywa taki sezon. Zasłużyli na to czwarte miejsce. Hubert Drzewiecki wspomina o tym z kontro czyli bezpośrednim starciu w 37. kolejce i że w Wtedy wszystko się rozstrzygnie. Natomiast jeden komentarz, na który chciałbym zwrócić uwagę. Spójrzmy na terminarz. Bologna z czołówki została Roma. Wyjazd u siebie, Juventus, wyjazd do Neapolu. To, że grają z Juventusem, jest bardzo istotne. Juventus, natomiast wyjazd do Rzymu, mecz z Romą, no i właśnie do Bolonii. U siebie, Fiorentina i Milan. Pytanie, kiedy Juventus w, końca, w końcu zażegna kryzys, bo to jest absurd, co oni wyprawiają. I to jest, myślę, bardzo istotna analiza. Kalendarz obu zespołów, Juventus, bardzo ciężki terminarz, a do tego Coppa Italia, która, które rozpoczęło. Się, czy trwa nadal dla Juventusu już od dzisiejszego wieczora, od 21.01. gwizdek meczu Juventusu z Lazio? No to jeszcze spójrzmy, o czym piszecie na czacie, jak wy to widzicie. Andrzej Kmicic, błądziorno, wita się z nami Waltek. Hubert dopowiada, za kilka tygodni Salerni, nas spadnie z ligi i kto jeszcze? Przez osiem kolejek będzie, czy za 8 kolejek będzie, wiadomo. Grzesiek Kluba pisze, na nieszczęście, ale Griego terminasz dla Juve nie ma litry. No właśnie, z całym szacunkiem dla jego osiągnięć w karierze trenerskiej, ale czas go wyprzedził. Bolonia bez dwóch zdań da radę wejść na trzecie miejsce. Wiecie, ja obserwuję tą niekończącą się dyskusję, czy to piłkarze, czy to Allegri. Ci, którzy będą woleli bronić Massimiliano Allegri, go powiedzą, że to bardzo utalentowany, co jest prawdą. Trener mający myśl taktyczną, która się sprawdza i którą wygrał niejedno Scudetto dla Juventusu, ale że to piłkarze nie dojeżdżają i to ich trzeba winić, że przecież stracone bramki to nie... Nie wina Allegriego, no i są tacy, którzy powiedzą, że to raczej myśl taktyczna Allegriego pogrąża Juventus. Są też tacy, tak jak Przemas, który powiedział na Facebooku, komentując ten live, że to. Andrea Agnelli i zarząd Juventusu raczej go pogrążał, a nie Massimiliano Allegri, który niejako zbiera owoce tego, co zrobili działacze Juve w minionych miesiącach i latach. E, ile kibiców, ilu kibiców, tyle opinii, Ja jestem ciekawy waszych, w związku z tym dajcie znać, a jeżeli oglądacie ten przegląd prasy z odtworzenia, to serdecznie dziękuję za lajka pod tym przeglądem, za subskrypcję tego kanału, no i oczywiście za komentarz, który być może zechcecie zostawić pod tym filmem. Przypominam Przypominam, 11 maja Kids Up, wydarzenie, na którym mamy okazję na żywo przybić sobie piątkę, spotkać się, zamienić kilka słów. Ja będę miał przyjemność wziąć udział w panelu Multiliga, czyli porozmawiać między innymi z Marcinem Bożenckim, z Marcinem Gazdą o tym, co dzieje się w różnych ligach, reprezentując naszą serię, a wierzę, że w godny i na poziomie sposób. Tymczasem widzimy się niebawem, oglądamy dzisiaj Coppa Italia, jutro Fiorentina mierzy się z Atalantą, będzie ciekawie, Serie A wraca już w piątek, więc dzieje się i będzie działo do samego końca tego sezonu. Amici Sportivi dziękuję raz jeszcze, życzę Wam udanego tygodnia i ci vediamo presto. Ciao!